Szanowni Państwo, świętujemy dzisiaj 20-lecie powstania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, która 2 stycznia 2002 roku wyłoniła się z Polskiego Ratownictwa Okrętowego. 20 lat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, czyli firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w polskiej strefie na Morzu Bałtyckim. Jest to hołd dla ponad 300 pracowników, którzy na co dzień z narażeniem życia wychodzą w morze po to, aby gospodarka morska, aby ludzie wypoczywający w obszarze Morza Bałtyckiego czuli się bezpiecznie. Najbliższe plany to przede wszystkim statyczny rozwój firmy, budowa nowego wielozadaniowego statku, który będzie wspierał kapitana Pońca, na pokładzie którego się znajdujemy. To wymiana floty SAR-ów 1500, czyli statków klasy, która jest za moimi plecami, na bardziej nowoczesne, szybsze i skłonne do przede wszystkim bezpiecznej pracy. To przede wszystkim zwiększenie etatyzacji, dostosowanie potrzeb firmy do wyzwań, jakie stanowiła nam dzisiaj gospodarka morska, właśnie do przygotowań pod farmy wiatrowe, pod offshory. Do tego będzie nam potrzebna nowa, wykwalifikowana kadra, która będzie w stanie przede wszystkim ogarniać kwestie związane z ratownictwem wysokościowym, z ratownictwem chemicznym, które też będzie tam, jest szansa, że będzie występowało właśnie podczas, zwłaszcza podczas prac podwodnych. Planowaliśmy 500 milionów złotych z funduszu Phoenix, taki naukowo-badawczo finansowy projekt Unii Europejskiej, z którego chcemy sfinansować te najpotrzebniejsze rzeczy. No, w planach jest oczywiście budowa wielozadaniowego statku, który zastąpi naszego kapitana Pońca. Udało się zrealizować podwyżki dla pracowników, będą waloryzowane rok do roku. No, moim zdaniem po wielu, wielu latach zaniedbań tej ważnej służby mamy w końcu światełko w tunelu i myślę, że mogą z czystym sumieniem, sercem, ze spokojną głową oddać się temu, do czego są powołani, czyli do dbania o bezpieczeństwo polskich Polaków.